Powtórzcie pole magnetyczne. Jesteśmy w budynku przy ulicy Górskiej w Bielsku Białej. Odbywają się tutaj takie między innymi zajęcia. Jesteśmy w Centrum Nauki Muzyki, w obrębie której funkcjonuje Szkoła Muzyczna Yamaha i Akademia Nauki. To, co tutaj się u nas dzieje, to przede wszystkim zajęcia rozwojowe dla dzieci od 3 lat, tak naprawdę po dorosłych. My codziennie mamy tutaj programy dla dzieciaków 3-4 lata wzwyż, bazujące na tym, że pokazują, jak rozwijać swoje umiejętności, naturalne umiejętności, z którymi tak naprawdę każdy z nas się rodzi. To, do czego tutaj zapraszamy również, to jest nowy projekt Laboratorium Profesora Doświadczalskiego, na którym dzieciaki odkrywają świat przez pryzmat eksperymentów, czyli jest to propozycja eksperymentowania podzielona na różne kategorie, między innymi woda, mechanika, optyka, chemia. Każdy blok ma swoje odrębne doświadczenia. O, pięknie. Uwaga, w lewo. Nie przybliżajcie się. Jeżeli chodzi o doświadczenia, to tutaj w Akademii oczywiście jest laboratorium profesora Doświadczalskiego, ale również realizujemy fizykę dla smyka w szkołach i w przedszkolach. Czyli jeździmy tutaj z naszym całym zasobem sprzętowym i takie 45-minutowe zajęcia również realizujemy wyjazdowo. Na razie się odpychają. No to teraz sprawdzamy, co jest między tymi magnesami, że one się odpychają. Oprócz tego ostatnio uruchomiliśmy nowy nasz pomysł dla dzieciaków w wieku od 7 do 10, no do 11 w zasadzie lat. Są to urodziny. Jest to pomysł urodzin tematycznych, gdzie najmłodsi mogą tutaj zaprosić swoich znajomych i bardzo dobrze przy tym się bawić, ale przy okazji również ucząć się wielu rzeczy. Jest to propozycja spędzenia u nas 2 godzin bardzo aktywnie, bardzo pomysłowo. Ostatnie urodziny, które realizowaliśmy, były pod nazwą spotkań w Egipcie, więc dzieciaki przeniosły się do Egiptu, poznawały kulturę egipską, stroje egipskie, zwyczaje egipskie. Miały okazję, te, które chciały i nie bały się, zamienić się w mumię egipską. Ponieważ urodziny to jest nasz nowy pomysł, dlatego te tematy urodzin tak naprawdę pojawiają się na bieżąco i warto śledzić na stronie internetowej, co oprócz Egiptu i Chin będzie się u nas jeszcze pojawiać, jeżeli chodzi o właśnie te tematy na urodziny. No właśnie, to nie są żadne czary, tak, pieniążek jest pod szklanką, teraz zrobimy eksperyment jeszcze raz. Powoli rok szkolny się kończy, ale my oczywiście nie przestajemy pracować. Planujemy przez wakacje półkolonie dla dzieciaków. W zeszłym roku realizowaliśmy je. Pierwszy raz były to podróże w czasie. Każdy dzień podzielony na blok tematyczny. Teraz w te wakacje również planujemy powtórzyć ten element, czyli podróże w czasie, ale również rozwinąć to o podróże w czasie 2, czyli dalszy ciąg. Oprócz tego będą tutaj również zajęcia dla maluszków, dla dorosłych. Nie ma przeciwwskazań do tego, żeby realizować warsztaty dla dorosłych. Wiadomo, że wiele osób przez wakacje ma czas wolny, przede wszystkim nauczyciele, więc mogą tutaj spędzić go czas z nami. Cały czas w kroku, ona będzie w tym samym miejscu. Prowadzę tutaj zajęcia w Akademii Nauki i w Szkole Muzycznej Yamaha i chciałam Państwa serdecznie zaprosić na nowe zajęcia. Jesteśmy akurat w trakcie dopinania nowego programu, który tym razem skierowany jest do osób dorosłych. Będą to zajęcia, z którymi startujemy w wakacje. Wszystkich chętnych, którzy nie chcą siedzieć w domu, tylko aktywnie spędzić czas, zapraszamy właśnie do nas. Będzie dużo dobrej muzyki, dużo wspólnej zabawy, taniec, dobre rytmy. Wszystkich tych, którzy chcą
z nami spędzić miło czas. Zapraszamy, ponieważ będzie można na naszych zajęciach usprawnić zarówno ciało fizycznie, jak i ducha, jak i umysłowo. Także myślę, że każdy z Państwa znajdzie coś dla siebie na naszych zajęciach. Będą też elementy relaksacji przy dobrej, spokojnej muzyce. Zapraszamy również w wakacje na zajęcia małe dzieci, na maluszkowo. Są to zajęcia przygotowujące do przedszkola, gdzie maluszki będą mogły przyzwyczaić się do i oswoić się z tym trudnym momentem, który już niedługo we wrześniu ich czeka pójściem do przedszkola. Także rodzice chętni na zajęcia tutaj. Zapraszamy rodziców chętnych na zajęcia z maluszkami do nas. Początkowo dzieci są na zajęciach z rodzicami, później zostają same. Także serdecznie zapraszamy. Wszystkie informacje znajdują się na naszych stronach www.akademiabielsko.pl, www.yamahabielsko.pl oraz na stronie, na której już teraz w najbliższy weekend znajdą się informacje wakacjebielsko.pl. Warsztaty, które proponujemy, są to warsztaty dla rodziców, ale również dla kadry nauczycielskiej, dla pedagogów, ale także dla wszystkich tych, którzy chcieliby rozwinąć siebie w takich umiejętnościach interpersonalnych. To, co proponujemy, to między innymi warsztaty komunikacyjne, jak się komunikować. Zadajemy sobie pytania, czy faktycznie diabeł tkwi w szczegółach. To są warsztaty z porozumiewania się. Ostatnio taki warsztat tutaj nowy realizowaliśmy. Tańcowała żyrafa z szakalem, czyli generalnie jest to warsztat o języku emocji. Również warsztaty narzędziowe, czyli jak notować zgodnie z pracą własnego mózgu. Mam tutaj na myśli mapy myśli. To jest także jak wspomóc dziecko w nauce, czyli jak efektywnie pracować z dzieckiem, żeby nauka dla niego była przyjemna i bardziej efektywna. To są zajęcia również i warsztaty ruchowe, między innymi ruch rozwijający Weroniki Sherborn, który oprócz tego, że stosujemy na naszych zajęciach akademiowych jako element, to również proponujemy to jako odrębny warsztat również dla osób dorosłych i bardzo tutaj zachęcam. Warsztaty są ciekawe, są to krótkie cykle, bo dwugodzinne. Można się wiele na nich ciekawych rzeczy dowiedzieć o sobie, ale też jest to wiedza psychologiczna, która na pewno przydaje się w życiu. Warsztaty te realizujemy tutaj w Akademii, natomiast jest możliwość realizacji tych warsztatów w szkołach, jeżeli jest kadra pedagogiczna, która nie może tutaj do nas dojechać. My bardzo chętnie również dojedziemy gdzieś do szkoły i takie warsztaty przeprowadzimy. Wszystkich zainteresowanych, którzy chcą zobaczyć, jak my pracujemy i przekonać się na własnej skórze o tym, co my tutaj robimy, ja już teraz serdecznie zapraszam na dni otwarte, które odbędą się we wrześniu. Zachęcam do tego, żeby śledzić stronę internetową, tam na bieżąco wszystkie informacje będą się pojawiać. Będzie można uczestniczyć w próbkach i zajęć i dla dzieciaków, ale również w takich próbkach szkoleniowych dla dorosłych. Warto też śledzić stronę internetową, na których na bieżąco zamieszczamy wszystkie informacje odnośnie terminów, nowych pomysłów, które tutaj się pojawiają. Jest to www.akademiabielsko.pl, ale również nasza strona wakacyjna www.wakacjebielsko.pl.